Siemanko, dzisiaj chciałbym spróbować czegoś nieco innego. W ostatnim ABC wspomniałem o SNL, co to jest, z czym to się je, ale myślę, że o Saturday Night Live można mówić długo, a ja dawno nie miałem żadnej listy top 10 na kanale, więc połączmy te dwie rzeczy. Dzisiaj przygotowałem dla Was top 10 powracających skeczy i postaci stworzonych przez SNL właśnie. Oczywiście jest to wybór subiektywny, mój i ograniczający się do tych okresów, kiedy rzeczywiście więcej ten program gościł na moim ekranie. Mało więc będzie z lat 80., nie za wiele super świeżych rzeczy, no zresztą sami zobaczycie. No i ograniczamy się do scenek i postaci, które pojawiały się co najmniej kilka razy w historii programu. Listę najlepszych pojedynczych strzałów może zrobimy kiedy indziej. Ja nazywam się Krzysztof Sawczuk, a to jest wciąż Stand Up Teka. SNL to prawdziwy hit and miss, jeżeli chodzi o skecze. Pojawia się tam sporo kału zwyczajnego, ale perełki również się zdarzają. Co jak myślę jest normalne w sytuacji, kiedy co tydzień musisz przygotować godzinę materiału. Dlatego wybrałem dla Was dziesiątkę pewniaczków. Miejsce dziesiąte, Anthony Crispino i Second Hand News. Postać wykreowana przez Bobiego Mohicana i sorry, jeżeli przekręcam to nazwisko, na potrzeby Weekend Update. To jest idealne połączenie odniesień do aktualnych rzeczy w popkulturze, żartów językowych i gry aktorskiej z I'm pretty sure na czele. Podejrzewam, że jest to trochę taki śmietnik na wszystko to, co wpada twórcom do głowy przez tydzień i nie pasuje nigdzie indziej, więc robią oni taki bigos. No a ja uwielbiam bigos, a jak wiadomo na resztkach jest najlepszy. Polecam oglądać w kolejności chronologicznej z ciągłym zwiększaniem absurdalnych manieryzmów Antoniego. I wisienką na torcie w postaci gościnnego występu Ryana Goslinga. Miejsce dziewiąte, komicy Freda Armisena. Teraz trochę oszukamy, bo po pierwsze skręciłem bardziej w stronę stand-upu, bo w końcu jest to stand-up teka, a nie sketchoteka. No i zrobimy miejsce zbiorcze na wszystkich dziwacznych komików wykreowanych przez Freda. Od niemogącego poradzić sobie z różnicami kulturowymi komika rdzennego Amerykanina Billego Smitha, przez wenezuelskiego Ferecito, który naprawdę wie jak się bawić i jak zrobić taką dobrą dokrętkę po puencie, aż po Nicolasa Fena, który został stworzony jako skrzyżowanie Davida Crossa, Marka Marona i całej innej masy komików politycznych. Fred to prawdziwy kameleon, który wraz z innymi twórcami wykorzystuje najbardziej wytarte i kasztanowate tropy w stand-upie. Miodzio. Miejsce ósme. What's up with that? Talk show pełen duszy, prowadzony przez weterana SNL Kenana Thompsona w roli DeAndre Cole'a. Powiedzmy, że za dużo rozmowy tu nie będzie z gośćmi, mimo że postacie pojawiające się w studio są znakomite. Ze szczególnym wskazaniem na Lindsaya Buckinghama, gitarzystę Fleetwood Mac. Nie chcę zdradzać więcej, ale ostrzegam, że raz, piosenki przewodniej nie pozbędziecie się z głowy jeszcze długo, a dwa, wzroku od tańczącego w tle Sudeikisa nie sposób oderwać. Miejsce siódme, Bronx Beat. Teraz zaś czas na panie, które w SNL długimi momentami brylowały. W tym przypadku są to niesamowite Amy Poehler i Maya Rudolph, które wcielają się w zwykłe mieszkanki jednej z kamienic na Bronxie. Które to mieszkanki z jakiegoś nigdy niewyjaśnionego powodu mają własny talk show. Ich narzekania na męża, rodzinę i teksty typowe dla twojej cioci w połączeniu z akcentem robią tutaj robotę i nawet nie wiem, czy panie nie są lepsze same niż z gośćmi. No, chyba że na kanapie pojawi się Andy Samberg i Justin Timberlake, których jeszcze na tej liście spotkamy. Miejsce szóste, Roger Brush. Co się stanie, gdy w programie dla kobiet zastąpimy empatyczną, ciepłą i pełną zrozumienia prowadzącą na producenta, który w sumie nie wie do końca o czym jest program, ale musi ją zastąpić? No jeżeli zagra go Fred, doda trochę rubasznego humoru i kompletnego braku delikatności, to właśnie stworzyliśmy Rogera Brusha. Nie jest to najpopularniejsza grupa skeczy, ale z drugiej strony nie ma tego super jakoś dużo, więc ja polecam łyknąć wszystko, bo na przykład mnie bawi to niemożebnie. Miejsce piąte, The Californians. Zostawiamy na chwilę talk showy na rzecz opery mydlanej. I to takiej, która teoretycznie nie jest zrozumiała dla kogoś spoza Stanów, a mimo to jakoś działa. Grupa bogatych, posługujących się przerysowanym kalifornijskim akcentem, zawsze mówiących o tym, jak gdzieś dojechać blondynów i ich, typowe dla telenowel, rozterki i intrygi. Cała obsada daje tutaj radę, wyróżniłbym może Billa Hadera i Kristen Wiig. Jakby jest to kolejna rzecz, którą trudno wyjaśnić, ubrać w słowa, a jest wielce uzależniająca. No i koniecznie obczajcie nagrania z prób, z Dress Rehearsal.
bo mało jest skeczy, podczas których tak często niemal cała obsada po prostu nie może wyrobić i utrzymać poker face'a. Miejsce czwarte, Stefan. A jak przy Billu Heiderze jesteśmy, to oczywiście nie mogło tu zabraknąć Stefana, speca od najlepszych klubów i imprez w Nowym Jorku. Nieważne, czy kręcą was domówki, wielkie spędy, bale przebierańców, czy karły noszące drinki na głowach, on znajdzie coś dla was. I opowie o tym w swoim niepowtarzalnym stylu. Dodatkowym smaczkiem jest tutaj to, że Heider część z tych żartów widzi po raz pierwszy już na wizji, na antenie, więc jego reakcje są szczere i bezbłędne. No i sama postać Stefana ma własny storyline ciągnący się przez wiele odcinków, aż do ślubu na wizji. Miejsce trzecie, Celebrity Jeopardy. A teraz czas na sketch, który chyba pojawił się najdłużej w SNL z tego wszystkiego, co tutaj wam dzisiaj przedstawiam na tej liście. Takie nasze wabank, ale w wersji ze sławami. Ilość żartów do napisania oczywiście ogromna i wiele z nich wyszło świetnie, jest wspaniałe, jak chociażby Norm Macdonald w roli Barta Reynoldsa, vel Turda Fergusona, czy David Duchovny jako Jeff Goldblum. Ale niemal wszystko tak naprawdę opiera się tu o Willa Farrella, czyli Alexa Trebeka, prowadzącego, i Shona Connery'ego, w tej roli rzadko widywany na ekranie Daryl Hammond. Ich interakcje i, nazwijmy to, przyjaźń napędza całą zabawę. No i plus coraz to nowe sposoby na przekręcanie przez Connery'ego nazw kategorii. Miejsce drugie, Digital Shorts. Tutaj to już w ogóle oszukuję, bo wrzucam całą masę często niepowiązanych ze sobą skeczy, ale są one tak dobre, że właściwie to one skłoniły mnie do stworzenia tej listy. Andy Samberg i jego koledzy z The Lonely Island już dawno przerośli SNL, ale jak jeszcze tam byli, to serwowali nam raz za razem rzeczy świetne, takie jak Dick in a Box czy Natalie Portman Rap. Ale i inni członkowie obsady potrafili wywalić tam coś tak fajnego jak The Shooting, japońskie The Office, Flags of the World, no wymieniać można w nieskończoność. Albo właściwie można by zrobić oddzielną listę. Słuchajcie tego, oglądajcie to, bo naprawdę jest co. I okazało się, że cała lista jest wypełniona jakimiś talk showami i na jednym talk show'e też zakończymy, chociaż nie będzie to tak oczywisty wybór. Miejsce pierwsze, The Barry Gibb Talk Show. Jimmy Fallon to jest w 95% przypadków bezbek najgorszego sortu. Ale to mu się po prostu udało. Pozujący na lidera Bee Gees z Justinem Timberlake'iem u boku, a panowie zawsze mają dobrą chemię między sobą, prowadzi polityczne rozmowy, w których nie ma miejsca na ściemę czy wychodzenie poza ramy programu. W końcu prowadzi to Barry Motherfucking Gibb. Będą falsety, będą harmonie wokalne, będą włosy na klacie i zajebiste medaliony. No i Nights on Broadway, numer, który dzięki temu sketchowi trafił na stałe na moją playlistę. I oczywiście jest jeszcze cała masa innych przykładów, które niewątpliwie mi podeślecie w komentarzach czy na fejsie, ale tak prezentuje się moja lista na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że dla tych z was, którzy z SNL-em w ogóle się nie zetknęli, albo po prostu jest to obcy twór dla nich, ta lista może być jakimś takim drogowskazem, czy małą wskazóweczką na początek i przyczynkiem do dalszych poszukiwań. A ja już żegnam się na dzisiaj, dziękuję za uwagę i kłaniam się nisko. Nazywam się Krzysztof Sawczuk, a to była Stand Up Teka.